na kursie pojawiłem się, bo zostałem jakby namówiony przez kolegę i to nie tak wprost, tak? Tylko pamiętam, jak do tej pory jak śmialiśmy się wręcz do rozpuku z jego historii. Lecieliśmy razem samolotem i on opowiadał o kursie Silwy, jak zamieniał się w kwiatek, jak gdzieś tam fruwał nad swoim domem. Wszyscy na początku dosetnie się ubawili, a potem z każdą jakby kolejną godziną zaczęła się taka refleksja. Aha, zaraz, ale coś takiego już przeżyłem, takie déjà vu już widziałem. Parę jeszcze takich innych sytuacji sobie człowiek zaczął przypominać i w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, gdzieś już miałem z tym kontakt, tylko nie umiem tego zdefiniować, spróbuję, czemu nie. No a teraz, no to jakby nie wyobrażam sobie, jak wyglądałoby moje życie, gdyby nie te dwa już kursy, bo już byłem na dwóch i bardzo się cieszę również z tego drugiego. Szczególnie akurat na kursie tym, który prowadzi Kasia, to bardzo uważam za cenną poruszenie tematyki energii, która nas otacza, bo to jest związane też z intuicją i w porównaniu do poprzedniego kursu, na którym byłem, to zupełnie dla mnie jakby nowy temat, bardzo ważny. Teraz w zasadzie staram się wszędzie gdzieś tą pozytywną energię znajdywać gdzieś w tym kierunku i to się udaje i to jest bardzo, bardzo ważne. Najważniejsza sentencja jakby dla wszystkich bardzo ważna, to niemożliwe, to tylko opinia. Myślę, że od tego każdy powinien zacząć. Bo jak zacznie myśleć w ten sposób, to zrozumie, że tak jest. A jak uwierzy w to, że tak jest, to zobaczy, że naprawdę nie ma żadnych granic i swoje życie można zmieniać w taki sposób, jak się chce. Jakkolwiek brzmi to teraz, może dla niektórych dziwnie, pewnie większość będzie niedowierzała, to tak po prostu jest. Jak chcecie w to uwierzyć, to idźcie na kurs.